Dzień dobry, witam Was na kanale Czytam, bo lubię. Dzisiaj jestem ja i mój różowy fotel, czyli mamy otwieranki. Oglądamy najnowsze książki, które pojawiły się u mnie w domu. Opowiemy sobie dzisiaj o książkach o kotach, o sadze rodzinnej, poznamy mniej znanego brata sławnego noblisty, będzie co nieco o mózgu, kosmosie oraz nowa seria kryminałów. Także zapraszam. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić i znajdziecie dla siebie jakieś ciekawe pozycje, które trafią na Waszą listę książek do przeczytania. Zaczynamy od książki o mózgu. Jest to książka napisana przez neuropsychiatrę, który opowiada o przypadkach ze swojej pracy. O ludziach, którzy zostali dotknięci niebezpiecznymi, groźnymi, zagrażającymi życiu chorobami, z których wyszli bądź i nie, bądź też znajdują się w śpiączce, ale ich życie zmieniło się na skutek urazu mózgu. I na przykład jednym z pacjentów jest mężczyzna, który przeżył groźny wypadek samochodowy, fizycznie wrócił do zdrowia, natomiast jego umysł nie nadąża za jego ciałem i mężczyźnie wydaje się, że jest kimś innym, że na przykład ktoś podmienił jego żonę, ktoś zabrał jego życie. Z tego co wiem, jest to książka, w której autorowi udało się w bardzo dobry sposób zrównoważyć sensacyjność tematów, o których mówi, wraz z medyczną stroną tej tematyki. Jestem jej bardzo ciekawa, będę niedługo czytać i od razu już teraz Wam polecam, ponieważ ta tematyka jest bardzo ciekawa. A tym bardziej, że na okładce nazywają tego autora następcą Oliviera Sacksa, czyli autora, który napisał książkę Mężczyzna, który pomylił swoją żonę z kapeluszem. Podejrzewam, że ją znacie. Następną książką jest pierwsza część nowej serii kryminalnej Monsa Kalentofta, pisarza, którego prawdopodobnie kojarzycie i dobrze znacie. To on napisał cykl kryminałów z Malin Force, który zaczynał się od pół roku, później przeszedł w żywioły. Następną jego serią były powieści o policjancie za kucharem. Tutaj seria trzecia. Ja tam tych dwóch nie skończyłam. Zaczęłam je czytać, bardzo mi się podobają, ale jakoś tak nie wpadłam w ciąg. I cały czas jeszcze kilka książek mi zostało. Natomiast no, jest to pora, żeby zacząć trzecią serię. Tutaj książka, która się dzieje na Majorce bodajże, tak, na Majorce, i opowiada o prywatnym detektywie, który przeprowadził się na Majorkę, żeby odnaleźć zaginioną tam przed laty córkę. Do tej pory tej córki nie udało mu się znaleźć, no ale żeby wykonywać jakąś pracę, podejmuje się innych zleceń. I tutaj jest o mrocznej stronie wyspy, która kojarzy nam się z wypoczynkiem, z rozrywką i z dobrą zabawą. Jestem bardzo ciekawa. Myślę, że będzie dobre, ponieważ ten pisarz no, już wielokrotnie potwierdził, że świetnie pisze i potrafi konstruować bardzo ciekawe zagadki kryminalne. Kolejna rzecz to książka, która jest pięknie wydana. Prawdopodobnie tego nie widać, ponieważ ta okładka ma tutaj tłoczenia i czcionkę częściowo wytłoczoną i częściowo złotą. Jej tytuł to Perły, autorem jest Israel Joshua Singer. To jest właśnie ten brat noblisty Izaaka Beszewisa Singera i książka zawiera opowiadania. Są to opowiadania, które opisują codzienne życie ludzkie i z tego, co tutaj zdążyłam się zapoznać w opisie okładkowym i szukając w internecie informacji o tym zbiorze opowiadań, są one tak dobre jak opowiadania brata, który został nagrodzony Nagrodą Nobla. I prawdopodobnie toczą się do tej pory dysputy, który z braci jest bardziej uzdolniony. Na pewno przeczytam. Teraz pokażę Wam dwie książki, ponieważ są to dwie części tej samej serii. Wskazówki Bartosza Strzygielskiego, serii przeznaczonej, jak widać, dla młodszych czytelników. I powiem Wam szczerze, ja się pomyliłam. Myślałam, że są to książki napisane przez Marcina Strzygielskiego, którego znam no, z cudownych opowieści dla młodszych czytelników. Bartosza Strzygielskiego znam z jednej książki kryminalnej napisanej dla czytelników dorosłych, która mi się nie za bardzo podobała. No ale nie przekreślam autora,
dam szansę, przeczytam te dwie powieści, a przynajmniej jedną pierwszą, żeby przekonać się, czy piszę lepiej dla dzieci niż piszę dla dorosłych. I kolejna książka, teoretycznie dla młodszych czytelników, ale myślę, że wielu starszych również będzie zainteresowanych. Książka napisana przez pana Artura Bartosza, zdaje się, Chmielewskiego, syna babcia Chmiela, znanego rysownika komiksów dla dzieci. I pan Chmielewski pracuje w NASA, zajmuje się rozwiązywaniem problemów związanych z podróżami w kosmos. Książka nazywa się Kosmiczne wyzwania, a jej podtytuł to Jak budować statki kosmiczne, dogonić kometę i rozwiązywać galaktyczne problemy. I motto tego autora brzmi: wystarczy pokombinować. Czyli zakładam, że nie ma takich tematów, nie ma takich problemów, na które nie można znaleźć odpowiedzi, jeśli się dobrze pokombinuje. Książka jest bogato ilustrowana. Są tutaj także rysunki babcia Chmiela. Wydaje mi się, że będzie bardzo ciekawa i taka, wiecie, na jeden raz, kompaktowa. Wydawnictwo Marginesy postanowiło wznowić serię, która była bardzo trudno dostępna, krążyła z drugiej ręki, krążyły te książki i były bardzo drogie, miały ogromne ceny. Pierwszą częścią tej trylogii Isabel Allende to Dom Duchów. Allende jest chilijską pisarką, bardzo znaną. Dom Duchów został zekranizowany, w m.in. grała tam Meryl Streep. Prawdopodobnie mogliście obejrzeć ten film, a jeżeli nie, to bardzo Was zachęcam, ponieważ film jest genialny. Książki nie czytałam wcześniej, ja ją miałam na półce w starym wydaniu, ale jakoś nigdy po nią nie sięgnęłam. Może dlatego, że miała bardzo malutką czcionkę. Tutaj widzę, że jest bardzo przyzwoita czcionka taka do czytania. I opowiada, to jest taka saga rodzinna, opowiada o rodzinie, gdzie opowiada tak naprawdę o mężczyźnie, który jest głową domu, ale ważniejsze w tej powieści są postacie drugoplanowe, czyli kobiety, bardzo silne kobiety. Tutaj mamy szczyptę realizmu magicznego, no i okładkę, która według mnie nie grzeszy urodą. Ale wiem, że zdania są podzielone, są też zwolennice tej okładki. I w podobnym stylu tutaj na wkładce mamy, będą wydane dwie kolejne części tej trylogii. Tutaj książka, którą wzięłam trochę dla zabawy. Sławne koty i ich ludzie. Ja jestem oczywiście wielbicielką kotów, która kota nigdy nie miała, ale wszystkie koty kocham miłością bezgraniczną. I opowiada o sławnych ludziach, tak jak to tytuł brzmi, sławnych ludziach, sławnych kotach i ich ludziach. I tutaj na przykład mamy Raymonda Chandlera, zobaczcie, te ilustracje tutaj są naprawdę znakomite, przekomiczne. Mamy tutaj Hemingwaya, mamy Virginia Woolf, ale też zobaczyłam, że są polscy miłośnicy kotów, jak na przykład Zbigniew Wodecki czy Wisława Szymborska. O każdym z nich jest taki krótki rozdziałik. Myślę, że dla zabawy chętnie sobie przeczytam przynajmniej część tych historii. I ostatnia książka, którą chciałam Wam pokazać, to książka autorki, która stała się ostatnio bardzo znana za sprawą serialu, Sally Rooney, która napisała Normalnych ludzi. To jest jej debiutancka powieść, Rozmowy z przyjaciółmi. I powiem Wam szczerze, że ja przeczytałam Normalnych ludzi i nie byłam wielbicielką tej książki. Według mnie opowiada to samo wiele razy innymi słowami. Jestem bardzo ciekawa, jak autorka wypadła w swoim debiucie literackim, czyli właśnie w Rozmowach z przyjaciółmi, która opowiada o kobiecie, która jest w związku z inną kobietą i jakieś tam różne się zawirowania dzieją. Mam nadzieję, że tym razem nie będzie ciągle to samo, tylko innymi słowami, że jednak autorka potrafi napisać bardziej spójną historię. Także to by było na tyle. Mam nadzieję, że znaleźliście coś dla siebie. Dajcie znać w komentarzu, jaka książka Was najbardziej zainteresowała, albo jaka książka według Was nie będzie ciekawa i nie powinnam na nią poświęcać swojego czasu. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Pa, 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 pa.